No cześć, witam w kuchni kolejny raz już. Będziecie mieli już pewnie mnie dość. Ale chcieliście meksykańską kuchnię, zrobimy meksykańską. Trochę przejrzałem te wszystkie przepisy na meksykańską kuchnię taką, ale taką nie naprawdę, tylko tak na pół gwizdka, jakby to nie mówić, nie? Oczywiście, od razu wam mówię, jest o wiele droższa niż kuchnia ta nasza polska, europejska. Co tutaj mamy? Mamy tutaj cebulę. Bo ciętów kwadraty i już. Dobra, i ją wrzucamy. Już wam mówię, jakie składniki będą zaraz. Jak się podsmaży. Oczywiście mam... czego mam... Obawiam się użyć, tak szczerze mówiąc, bo nie wiem, co będzie. Czyli to są papryczki od widza. Do tego jest kukurydza. He, znowu z kukurydzą muszę robić. Boję się, że może nie wyjść. Fasolę czerwoną, nie wiem czy widać. No i pomidory. Nie chcę pokazywać marek, bo to bez sensu. Oprócz tego jeszcze mięso. Mielone. Ja z łopatki wziąłem, także luzik. No i ostatni składnik, no to jest żuber, nie? Na razie podsmażamy, kurde, jak sobie dzisiaj palców nie potnę, to będzie kurde szok. Właśnie, o tym właśnie mówiłem, no nic się nie stało. Zaraz będą pozdrowienia, dziękuję, od razu ci mówię, chłopie, dziękuję ci za monitor, który dzisiaj otrzymałem, żeby było wszystko w porządku. Otrzymałem go od ciebie, słuchaj. Także bez problemu studio jakieś będę robił, będzie się rozwijać, mam nadzieję, będzie się rozwijać, mam nadzieję taką. Kurde, z tą papryczką to trochę się boję. Tym razem otworzę browca. Po wczorajszych testach, ja wiem, powiem szczerze, naprawdę to jedno tylko piwo mi smakowało, oprócz żubra. Jeden rodzaj był. Reszta to powiem wam szczerze, że no furory dla mnie przynajmniej na mój smak nie robi. No ale mówię, tak jak mówię, każdy lubi swój smak, każdy lubi i lubi to co robi i chce co robi i lubi to co pije. Ja chcieliście, żebym zrobił meksykańskie danie, zrobię wam meksykańskie danie, naprawdę. Natomiast co do piwa, to tak jak mówiłem wcześniej, czyli wczoraj, strasznie się zawiodłem się na Łomży eksportowanej. Ale może dlatego, że ona jest eksportowana, być może dlatego ona jest troszeczkę w innym smaku, no ale już mi, nie dla mnie to oceniać, ja tylko mówię swoją opinię. Tutaj mamy czosnek już posiekany, nie wiem czy widzicie. Kurde, zrobię to w kształcie krzyża. A czemu nie? Nie wiem, czy się da. Skoro Bóg mnie tak doświadcza z tym bólem, to why not?
Nie no, cierpię, ale dobra, mniejsza o większość, muszę jakoś żyć. Podsmażę cebulę przede wszystkim.